Niepokojące informacje z USA. Chodzi o nowy wariant koronawirusa w USA. Wariant brytyjski może być dominujący jeszcze w tym miesiącu. Rozprzestrzenianie się wariantów koronawirusa, które są bardzo zaraźliwe, grozi kolejnym wzrostem zachorowań na COVID-19. Już czwartym, ostrzega Rochelle Walensz, szefowa amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC. Co więcej, Walensz twierdzi też, że, zgodnie z przewidywaniami, wysoce zaraźliwa mutacja B.1.1.7, która po raz pierwszy została wykryta w Wielkiej Brytanii, może w tym miesiącu stać się dominującą w USA. A to bardzo niedobra informacja. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, które są szczególnie dotknięte pandemią, odnotowywano około 70 tysięcy nowych przypadków dziennie. Doktor Walensz mówi, że bardzo wysoka liczba. Tym bardziej, że w tym samym okresie dochodziło do prawie 2000 zgonów dziennie. Te nowe warianty stanowią bardzo realne zagrożenie, powiedziała Walensz, apelując jednocześnie do Amerykanów, aby nie tracić tego, co zostało ciężko wypracowane w ostatnich tygodniach. Jesteśmy w stanie powstrzymać potencjalny czwarty znaczący wzrost liczby zakażeń. Proszę jednak, abyście stosowali się do zaleceń, powiedziała. Jak pisaliśmy, w ostatnich dniach wiele obaw wzbudzają też w USA jeszcze dwa inne warianty, z Kalifornii i Nowego Jorku. Ostatnie dane wskazują na ponad 28 milionów zakażeń i ponad 500 000 zgonów od początku pandemii w USA.